Dzień dobry. W nowym odcinku Kalejdoskopu Wielkopolski opowiemy o zaletach uprawiania Nordic Walkingu. Ta forma rekreacji została wymyślona w Finlandii w latach 20. ubiegłego stulecia jako całoroczny trening dla narciarzy biegowych. W porównaniu do zwyczajnego marszu, Nordic Walking znacznie intensywniej angażuje nasze mięśnie, a to prowadzi do ich wzmocnienia. Jak przekonują mieszkańcy gminy Skoki, którzy już w lutym rozpoczęli sezon, Nordic Walking mogą uprawiać w zasadzie wszyscy, bez względu na wiek, kondycję czy tuszę. Z kikami można chodzić nad morzem, w lesie, w parku czy w górach przez cały rok. Dobrze jest rozpocząć uprawianie tego sportu pod okiem instruktora, który nauczy prawidłowej techniki marszu i pomoże dobrać odpowiednie kije. Zobaczmy więc, co radzą fachowcy, którzy z mieszkańcami gminy Skoki udali się w kilkukilometrowy spacer. Sala wiejska w Rościnnie, położona w sercu Puszczy Zielonki, a od kilku lat jest miejscem, gdzie odbywają się różne imprezy przyciągające miłośników sportu i dobrej zabawy. Nic więc dziwnego, że to właśnie tu, w połowie lutego, sezon rozpoczęli miłośnicy Nordic Walkingu. Bardzo często się odbywają tutaj imprezy sportowe, takie jak dzisiejszy Nordic Walking. Też są rozgrywane mecze piłki nożnej Ligi Wiejskiej, również imprezy kulturalne, pokazy slajdów o ptakach, też dożynki gminne. Nim jednak na dobre te imprezy będą udziałem mieszkańców gminy Skoki, ponad 100 z nich zdecydowało się wziąć udział w kilkukilometrowym marszu. Wśród uczestników były osoby, które już od kilku lat chodzą regularnie z kijkami, ale oprócz weteranów nie zabrakło tych, którzy dopiero rozpoczynają swoją przygodę z tym sportem. Po raz pierwszy kije wziął do ręki Damian Jerzek ze Skoków. To była własna inicjatywa. Chcieliśmy się przejść ogólnie z dziewczyną na spacer i dlatego stwierdziliśmy, że może to jest dobry pomysł i się dołączyć do całej grupy uczestników i mile spędzić czas w niedzielę. Nie idziemy w ten sposób, tak? Te kije nie mają na... Bo choć z kijkami chodzić może każdy, to już nie każdy ma wyrobioną prawidłową technikę marszu. Dlatego początkujący uczestnicy imprezy pod okiem instruktorów przeszli krótki kurs. Fachowcy zwracali uwagę na odpowiednią postawę, sposób podpierania się i odpychania się kijkami podczas chodzenia. Prawidłowy marsz nie okazał się tak trudny, ale pozwolił na optymalną pracę mięśni i stawów. Uważam, że największym błędem jest po prostu złe trzymanie kijów do Nordic Walking. Powinny one zawsze iść za nami, nigdy nie przed nami. Ręce powinny być zawsze wyprostowane i powinniśmy je wyrzucać do tyłu. Także największym błędem jest to, że ktoś na przykład kije prowadzi przed sobą, a nie za sobą. Kije służą do tego, żeby przekładać na nie ciężar, żeby odpychać się rękami. One służą do tego, jakbyśmy mieli wtedy cztery nogi. I nie do podpierania się z przodu, tylko do odpychania się z tyłu, żeby dawać nam większy power i większą moc. Ale jeszcze więcej mocy dają odpowiednie kije, które powinny być dobrane przede wszystkim do wzrostu każdego zawodnika. Warto także zwrócić uwagę na takie ich parametry, które wydłużają ich trwałość i ułatwiają marsz. Firm jest owszem bardzo dużo. To wszystko zależy od tego, na ile chcemy to Nordic Walking uprawiać wyczynowo, czy po prostu tak spacerowo. Kiki już można kupić za powiedzmy 60-70 zł. Lepszych firm, no to powiedzmy jest to wydatek okolica 200-300 zł. Jeżeli chodzi o te kiki, większość jest tych tańszych, to są aluminiowe. Lepsze, no to jest włókno szklane lub włókno węglowe. Wiadomo, one są bardziej wytrzymałe, są lżejsze, wygodniejsze w użyciu. Nawet osoby, które się za bardzo na tym nie znają, jeżeli damy im kijki aluminiowe, a potem na dalszą trasę kijki z włókna szklanego czy z węglowego, od razu mówią, że widzą różnicę, że się znacznie lepiej chodzi. W tym momencie zapraszam Państwa na rozgrzewkę. Dobre kije nie gwarantują jednak bezpiecznego marszu, dlatego przed wejściem do puszczy zawodnicy uczestniczyli w rozgrzewce. Wspólna gimnastyka chroni przed kontuzjami, o które podczas każdego wysiłku nie jest wcale tak trudno. Taka zorganizowana rekreacja cieszy się w gminie Skoki coraz większym zainteresowaniem. Mamy swoją grupę docelową, do której trafiamy i te osoby już mówią nam, że czekają już na tą wiosnę, że dlaczego już nie robimy tych rajdów. Dlatego połowa lutego to taki początek, dobra przymiarka do nowego sezonu, zarówno rowerowego, jak i tak zwanego Nordic Walking. Dzisiaj zaczynamy jako związek między gminy Puszcza Zielonka oraz gmina Skoki z burmistrzem Tadeuszem Kłosem gościnnie właśnie tutaj na terenie Rościnna. Natomiast teraz już w każdym miesiącu, w zasadzie do końca grudnia, będziemy mieli imprezę. Jeszcze 3 lata temu po Puszczy Zielonce
chodziło zaledwie kilkunastu mieszkańców gminy Skoki, a teraz turystykę pieszą z kijkami uprawia tu kilkaset osób. To efekt wielu akcji promocyjnych i imprez, które sprzyjają i popularyzują rekreację na świeżym powietrzu. W gminie wytyczonych zostało kilkadziesiąt kilometrów atrakcyjnych tras, które wiodą wśród urokliwych lasów i przy malowniczych jeziorach. Będziemy oglądać piękne gminy Skoki. Trasa co prawda miała być inna, tylko wczoraj zapobiegliwie badałem tą trasę i niestety w dwóch miejscach, na tym planowanym było, w dwóch miejscach jest zalane, w wielu miejscach dziki poryły. Wiadomo, ze względu na bezpieczeństwo uczestników zrezygnowaliśmy z tej trasy i wymyśliliśmy tak na szybko trasę nieco inną, no równie ładną. Zaczepimy o dwa jeziora, jezioro Rościńskie oraz jezioro Budziszewskie. Przejdziemy sobie przez ładne lasy z krajami pól. Będziemy widzieć, jak wygląda przyroda na przedwiośniu. Tę przyrodę miłośnicy chodzenia podziwiają więc przez cały rok. A to niewątpliwie recepta na uśmiech, zdrowie i dobre samopoczucie. Zimą troszeczkę mniej, ale wiosną, przez całe lato, późno mnie do późnej jesieni. Często chodzę z koleżanką, z sąsiadką, niemalże codziennie chodzimy z kijkami dla zdrowia i dla humoru. Czuję się zdrowo po chodzeniu, a jak przysiedzę w domu i nie pójdę na kijki, to taka jestem jakaś. Chociaż latka już takie dosyć pokaźne, to mimo wszystko się zdrówko się poprawia. Wkrótce będzie kolejna okazja do marszu z kijkami podczas rajdu do Śnieżycowego Jaru, a więc do miejsca, gdzie kwitną śnieżyce. Już 16 marca zawodnicy wyruszą w 12-kilometrowe trasy rekreacyjną lub sportową spod przystani kajakowej w Mściszewie. Zapraszamy! Ośrodki kultury przygotowały nowe propozycje dla wszystkich spragnionych niebanalnej rozrywki. Warto już teraz znaleźć czas, aby wziąć udział w 7 ogólnopolskich dniach artystycznych z gitarą, które w kwietniu będą odbywać się w Mosinie. W programie imprezy są m.in. bezpłatne warsztaty gitarowe, wokalne i perkusyjne. Będą warsztaty zarówno z gitary elektrycznej, gitary basowej, będą warsztaty wokalne, również warsztaty z gitary akustycznej. Warsztaty te prowadzić będzie Grażyna Łobaszewska, Krzysztof Ścierański, przede wszystkim Marek Raduli, również Przemysław Kuczyński, jak również będą warsztaty organizowane dla gitarzystów akustycznych, które będzie prowadził Thomas Fellow z Niemiec. Na koncertach spotkamy się oczywiście ze znanymi i uznanymi gwiazdami, między innymi w piątek 12 kwietnia na jednej scenie, na mosińskiej scenie wystąpi trzech chyba największych polskich gitarzystów, wspólnie Marek Napiórkowski, Marek Raduli i Krzysztof Ścierański. Następnego dnia między innymi zobaczymy Grażynę Łobaszewską z zespołem Ayagore, również duet amerykańsko-niemiecki Friends and Fellow, jak również Renaty Przemyk, Trio Akustyk, ale oprócz nich wystąpią również młodzi artyści, te osoby, które w przyszłości mają szansę stać się gwiazdami, między innymi wystąpi zespół Eugeniusz Kowalski. Warto już rozpocząć przygotowania do grodziskiego półmaratonu Słowaka, który w ramach 710-lecia miasta zaplanowany został na czerwiec. Ta cykliczna impreza odbywać się będzie już po raz 7. Są jednak zmiany. Wprowadzony został limit uczestników, który wynosi 2,5 tysiąca, a zapisy prowadzone są wyłącznie drogą elektroniczną. Nie zmieniła się jednak trasa półmaratonu. Trasa, tak jak w ubiegłym roku, po raz pierwszy rozgrywaliśmy ją na dystansie dwóch rund. Obecnie również tymi samymi ulicami przebiegać będzie półmaraton grodziski. Głównie odbywa on się przez tereny miejskie. Mieszkańcy bardzo mocno dopingują wszystkich zawodników. Bliższe informacje dotyczące półmaratonu Słowaka można znaleźć na stronie internetowej Urzędu Gminy Grodzisk Wielkopolski i oficjalnej stronie imprezy. Obornicki Ośrodek Kultury zaprasza na pierwszy powiatowy przegląd młodych talentów mikrofonia. Swoje umiejętności mają okazję pokazać instrumentaliści i wokaliści. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej placówki.
10 marca w Grodziskiej Hali Sportowej o godzinie 16 odbędzie się tradycyjny koncert z okazji Dnia Kobiet, na który zapraszamy oczywiście wszystkie panie z naszego miasta i nie tylko. Oczywiście jeśli panie zabiorą z sobą panów, to też będzie miło. Zaś 24 marca w Niedzielę Palmową, również w Grodziskiej Hali Sportowej, tradycyjna impreza Wielkanoc w gminie Grodzisk Wielkopolski. Podczas tej imprezy odbędą się występy grodziskich zespołów, głównie zespołu tańca ludowego Cybinka Grodzisk, ale nie tylko, również dzieci z przedszkola gminnego. Odbędą się konkursy, nastąpi rozstrzygnięcie konkursów wielkanocnych, wielkanocny stół, potrawy wielkanocne i tym podobne. Bardzo serdecznie Państwa zapraszamy.